Dziś się zabawimy i spróbujemy znaleźć polskie odpowiedniki wielkich ludzi. To znaczy, weźmiemy jakąś zagraniczną, znaną postać i spróbujemy znaleźć Polaka o najbardziej podobnej biografii czy też podobnych osiągnięciach. Oczywiście te podobieństwa będą bardzo luźne, ale to tylko zabawa. Zachęcam Was do porównania jakiejś zagranicznej postaci do Polaka. Jakie postacie weźmiemy na warsztat? Adolf Hitler, Józef Stalin, Ernesto Guevara, Joanna Dark, Jerzy Waszyngton, Henryk Miller, Winston Churchill. Benito Mussolini, Karol Młot i Urban II. A i nie ten Urban, ten Urban. Zacznijmy od tego. Urbana II. Był to papież w okresie od 12 marca 1088 roku do 29 lipca 1099 roku. 27 listopada 1095 roku na synodzie w Clermont ogłosił hasło wojny świętej, czym zapoczątkował wyprawy krzyżowe. Oczywiście toczą się spory na ile pierwsza wyprawa krzyżowa była wynikiem umyślnego działania papieża, ale jakby nie patrzeć to Urban II zapoczątkował pierwszą krucjatę. Kto więc może być takim polskim urbanem. No jak to kto. kto. Mm. Witam. Żartuję oczywiście. Wszystko wskazuje na to, że pierwszym polskim oddziałem w Krucjatach dowodzi Władysław II Wygnaniec, czyli książę z wierzchni Polski w latach 1138-1146. W drugiej Krucjacie uczestniczył razem z krzyżowcami francuskimi i niemieckimi Zbrojny Oddział Lechitów, co jest udokumentowane przez kronikarza Jana Kinamosa. Później jeszcze różni Polacy brali udział w Krucjatach, ale od tego się wszystko zaczęło na naszych ziemiach. Karol Młot, władca państwa Franków. W 730 roku nowym emirem Kordoby został mianowany Abdul Rahman al-Ghafiqi. Młody i ambitny wódz otrzymał silne posiłki od kalifa oraz zadanie podbicia Gali. Tak była to arabska inwazja na Europę. W 732 roku emir przekroczył Pireneje i wkroczył na tereny Franków. Książę Oddo... Ruszył przeciw muzułmanom, ale poniósł ciężką klęskę w bitwie nad rzeką Garonną. Po bitwie Arabowie zajęli Bordeaux, a Odo uciekł do Karola i poprosił go o pomoc. Karol, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, szybko podjął decyzję o wyruszeniu przeciwko Abdullowi. Zebrał on silną armię w liczbie 75 tysięcy, głównie piechotę. Ruszył wraz z nią starymi rzymskimi drogami. Karol, który dzięki tej bitwie otrzymał przydomek młot. Pokonał muzułmańską armię. Karol Młot w 732 roku ocalił Europę przed Arabami, ratując Akwidanię. Czy to wam czegoś nie przypomina? Tak jest. Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku. Wojska pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego zniszczyły armię Imperium Osmańskiego pod wodzą Wezyra, Stafy. Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. Także nasz polski Jan III Sobieski, podobnie jak Karol Młot, zatrzymał arabską inwazję. Oczywiście wiem, że Imperium Osmańskie tak nie do końca było arabskie, ale chodzi tutaj oczywiście o muzułmanów, tak? o tę kulturę bliskowschodnią. Benito Mussolini, włoski polityk i dziennikarz, początkowo socjalistyczny, główny założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego. Benito Mussolini miał wizję takiego silnego narodowego państwa i inspirowało się nim wielu faszystów, jak na przykład Juan Peron czy Adolf Hitler. Wiecie, miał on taką swoją manię nawiązywania do przodków. Kto w Polsce tak działał? No oczywiście Roman Tmowski, związany z ruchem neoslawistycznym i nie ukrywał także zainteresowania ruchami rodzącymi się w ówczesnej Europie. Wśród nich był zarówno faszyzm, jak i narodowy socjalizm. Uważał, że faszyzm włoski jest bliski ideowo endencji. Gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy wreszcie mieli Mussoliniego, największego niewątpliwie człowieka w dzisiejszej Europie, niczego więcej nie byłoby nam trzeba. Tak mówił Tmowski. Gdyby Dymowski doszedł do władzy, nie ma wątpliwości, że państwo działałoby na zasadach zbliżonych do Mussoliniego. Jednak Mussolini przejął władzę, a Dymowski nie dał sobie rady i na tym ich podobieństwa się kończą. Winston Churchill, brytyjski polityk, mąż stanu mówca, stratek, pisarz i historyk, malarz, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej nagrody Nobla. Honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych. W 2002 roku w plebiscycie organizowanym przez BBC został uznany najwybitniejszym Brytyjczykiem wszechczasów. No, człowiek orkiestra. Czy Polacy mieli osobę, która nie tylko była patriotą, ale również była wszechstronnie uzdolniona i dbała o Polskę właściwie pod każdym względem? Moim zdaniem, takim Polakiem wszechczasów jest Kazimierz Sosnkowski, polski dowódca wojskowy i polityk, działacz niepodległościowy, początkowo w Polskiej Partii Socjalistycznej i jej organizacji bojowej, założyciel Związku Walki Czynnej, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, wiceminister, a potem minister spraw wojskowych, przedstawiciel Polski w Lidze Narodów, od 1936 roku generał broni wojska polskiego, dowódca frontu południowego podczas kampanii wrześniowej, następca prezydenta RP, minister bez w rządzie generała Władysława Sikorskiego na emigracji komendant główny Związku Walki Zbrojnej. W latach 1943-1944 wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych, przewodniczący Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju od 8 listopada 1939 roku. Kiedy Sosnkowski był osobą wywodzącą się z obozu Piłsudczykowskiego, jednocześnie utrzymywał kontakty z przedstawicielami niechętnej Piłsudskiemu prawicy. Był takim jednoczącym głosem w polityce II Rzeczypospolitej. Generał był również miłośnikiem piłki nożnej w latach 1920. W 1939 Sosunkowski pełnił funkcję prezesa klubu sportowego Polonia Warszawa, którego był zagorzałym kibicem. To z jego inicjatywy pojawił się na tym stadionie Piłsudski. Obecnie stadion Polonii przy ulicy Konwiktorskiej jest nazywany jego imieniem. Generał Sosunkowski był także wielkim entuzjastą gry w szachy. W 1919 roku zapewnił pomoc finansową dla Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej. W 1936 roku został pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowickiego. Zajmował się też tłumaczeniem poezji. Władał biegle językiem francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Dodatkowo znał łacinę oraz klasyczny język grecki. Od 1929 roku Sosnkowski był przewodniczącym Komitetu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Komitet Dni Chopinowskich w Polsce. Od 1932 roku był natomiast szefem Komitetu Wykonawczego i prezydium tego podmiotu. Przyczynił się tym samym do odbudowania Dworku Chopinów w Żelazo Woli i zorganizowania tam muzeum. Generał Kazimierz Sosnkowski miał również swój wkład w utworzenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dodatkowo był malarzem i muzykiem. Kurczę, sam zbudował połowę Polski. Henryk Miller, generał porucznik policji, radca i dyrektor kryminalny Rzeszy. Od 27 września 1939 roku do końca II wojny światowej szef Gestapo Henryk Miller był bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez Gestapo podczas wojny. Z polecenia Himmlera zaplanował i kierował prowokacją w Gliwicach 31 sierpnia 1939 roku. Osobiście przesłuchiwał też co ważniejszych więźniów Gestapo, m.in. generała Grota Roweckiego. 4 marca 1944 roku wydał rozporządzenie znane pod nazwą Google Erlass, nakazujące zabijanie polskich i radzieckich jeńców wojennych złapanych po nieudanej ucieczce. Jego podwładnym był Adolf Eichmann, który należał do głównych architektów planów Holokaustu. Był mechanizmem napędzającym Gestapo i mieliśmy takiego swojego polskiego Millera, a mówił o... Bercie Jura. Był to oficer Wojska Polskiego Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Organizator kolaborackiej z Niemcami organizacji zwanej organizacją TOMA. Za współpracę z Niemcami skazany przez Sąd Armii Krajowej na karę śmierci, której nigdy nie wykonano, prawdopodobnie uciekł do Wenezueli. Ogólnie, organizacja TOMA to organizacja, która powstała w 1943 roku z inicjatywy właśnie Jury, który po usunięciu z Armii Krajowej stwierdził, że będzie współpracować z Niemcami. Tom nawiązał kontakt z ss Paulem Fuscherem, prawdopodobnie zaoferował mu współpracę polegającą na wspólnym zwalczaniu komunizmu w zamian za dostawy broni od Gestapo. Organizacja Toma została potępiona nawet przez Narodowe Siły Zbrojne. Taki polski ss trochę. Jerzy Waszyngton, amerykański generał, polityk, mąż stanu, wódz naczelny Armii Kontynentalnej, deputowany do Kongresu Kontynentalnego, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, uważany za ojca narodu amerykańskiego, walczył o niepodległość i był niesamowicie wybitny. Kto dla nas może być takim ojcem narodu i kto walczył o niepodległość, podobnie jak Waszyngton? Jak dla mnie, tutaj może być tylko Tadeusz Kościuszko. 24 marca 1794 roku na Rynku Krakowskim złożył narodowi uroczysto Przysięgę i objął formalnie przywództwo insurrekcji jako najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. W czasie powstania, Kościuszko zreformował Armię Polską, wprowadzając w niej kilka innowacji. Przypisuje mu się autorstwo pomysłu tworzenia jednostek ruchomej milicji chłopskiej, a także utworzenie pierwszych oddziałów strzelców celnych prekursorów snajperów. Podobnie jak w Ameryce, rekrutowano do nich myśliwych oraz leśniczych, w szczególności kurpiów. Którzy słynęli w Rzeczypospolitej z umiejętności strzeleckich. Co ciekawe, Kościuszko walczył w armii Waszyngtona. Wrazem uznania dla jego umiejętności inżynierskich było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej Jerzy Waszyngton, także mamy naprawdę wielkiego Polaka. Joanna Dark, francuska bohaterka narodowa, święta Kościoła katolickiego, patronka Francji. Podczas wojny stuletniej poprowadziła armię francuską do kilku ważnych zwycięstw, twierdząc, że działa kierowana przez Boga. Pośrednio przyczyniła się również do koronacji Karola VII. Polska bohaterka, która zaszokowała kraj. Emilia Plater. 29 listopada 1830 roku w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe. W grudniu wieść o tym dotarła z Warszawy do Wilna i zapaliła do boju Litwę i żmudź. Emilia była jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na Litwie. Formowany przez nią oddział partyzancki liczył 280 strzelców, kilkuset chłopów-kosynierów i 60 kawalerzystów. 9 lipca na naradzie wojennej w Kurszanach postanowiono podzielić siły polskie na trzy korpusy. Emilia Plater znalazła się pod dowództwem generała Chłopowskiego. Kiedy ten postanowił złożyć broń i przekroczyć granicę Prus Wschodnich, oświadczyła, lepiej byłoby umrzeć, niż skończyć takim upokorzeniem. Przez 9 dni w przebraniu chłopskim Platerówna i jej towarzysze szli do królestwa ukrywając się po lasach, prowadzeni przez wieśniaka Żmudzina. Mimo troskliwej opieki, którą została otoczona, Emilia Plater po przyjęciu sakramentów świętych zmarła 23 grudnia 1861 roku na skutek choroby. Podsumujmy, była kobietą, no tak, walczyła za swój kraj, tak, zmarła będąc kojarzona ze świętością, kościołem, tak, także bardzo podobnie to wyglądało. Ernesto Guevara, biografia Guevary, dość rzetelna, i szczegółowa i dobrze zrobiona. Pojawiła się ostatnio na Światowej Historii. Także, jeśli ktoś nie zna jego biografii, niech mi nie pisze, tutaj nie, wcale tak nie było. Ten komuch wstrętny mordował wszystkich noworodków i tak dalej, tak dalej. Nie, tak nie było. Na Światowej Historii jest biografia, której nie będę tego powtarzać. Trwa 10 minut, jest. W postaci takiej małej animacji, także wydaje mi się bardzo przystępnie zrobione. Linku mieszczam w opisie, więc tam zajrzyjcie. Takim polskim Che jest Józef Piłsudski, A raczej Guevara jest kubańskim Piłsudskim, bo Guevara żył później, tak? Dlaczego? W młodości Che został skazany na śmierć przez Amerykanów, będąc w Gwatemali. Pilszucki został aresztowany i skazany za spiskowanie na życie cara. Między innymi Gewara był socjalistą, Pilszucki też był socjalistą. Jeden i drugi bardzo specyficznie podchodzili do socjalizmu, praktykowali bardzo specyficzne odmiany socjalizmu, wyłamujące się z ich głównego nurtu, ale jednak byli. Gewara zorganizował wraz z Castro zbrojne oddziały. Piłsudski też to zrobił. Gewara prowadził ruch 26 lipca. Piłsudski organizację bojowo-polskiej partii socjalistycznej. Do władzy Gewara doszedł przez zamach stanu. Piłsudski również. I to nawet dwa razy, bo jeszcze przewrót majowy był. Gewara w trakcie inwazji w Zatoce Świń pokonał Wielkie Imperium, czyli USA. Piłsudski w Bitwie Warszawskiej pokonał Wielkie Imperium, czyli bolszewików. Gewara więźniów politycznych łamał w La Cabana. Piłsudski więźniów politycznych łamał w Berezie Kartuskiej. Guevara mimo, że jest Argentyńczykiem jest traktowany jako największy bohater Kuby, zaś Piłsudski jako największy bohater Polski. Józef Stalin, sowiecki rewolucjonista, dyktator polityk pochodzenia gruzińskiego, był jednym z organizatorów zbrojnego przewrotu bolszewickiego, który przeszedł do historii jako rewolucja październikowa. W czasie rządów Stalina w Związku Radzieckim panował masowy państwowy terror, który pochłonął życie 20 milionów ludzi, z czego 11 milionów zmarło w skutek głodu. Oraz trudno do ustalenia liczbę ofiar sowieckich deportacji, ze słoń i niewolniczej pracy w Łagrach. Czy mieliśmy polskiego Stalina? Otóż przez niektóre opracowania polskim Stalinem określa się Bolesława Bieruta. Był to polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, prezydent Rzeczypospolitej stale towarzyszyła mu liczna obstawa w większości radziecka dowodzona przez sowieckiego pułkownika Grzybowskiego, będąc prezydentem. Kierował czystką w aparacie partyjnym PZPR, doprowadzając do zdominowania partii przez skrzydło ściśle stalinowskie. Zwiększył również liczbę radzieckich doradców wojskowych w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej. Bilans rządów Bolesława Bieruta to około 100 tysięcy ofiar różnorakich represji. To on odpowiada bezpośrednio za skazanie i śmierć Pileckiego, gdyż Bierut miał prawo łaski, a z niego nie skorzystał. Wiecie, komuniści to nie tylko Rosjanie, Chińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Kubańczycy. Wielu Polaków też było komunistami, stworzyli własne państwo i pokazali, że Polskość nie jest święta. To, że ktoś jest Polakiem, nie musi być dobry. Dowód na to to właśnie Bierut. Adolf Hitler przez większość historyków uznawany jest za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasową nazistowskich Niemiec, Holokaust oraz za śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50 milionów ludzi. Mieliśmy polskiego Hitlera? Nie, ale był ktoś, kto chciał stworzyć nazistowskie państwo polskie, marionetkowe pod rządami Hitlera. Andrzej Świetlicki, przed II wojną światową działacz Narodowej Partii Robotniczej, następnie Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, gdzie był bliskim współpracownikiem Bolesława Piaseckiego. W październiku 1939 roku został jednym z założycieli i przywódcą Narodowej Organizacji Radykalnej, organizacji kolaborującej z hitlerowcami i odpowiedzialnej za antyżydowski pogrom wielkanocny w marcu 1940 roku. Po zerwaniu przez hitlerowców współpracy z NUR w trakcie hitlerowskiej akcji AB wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji, Świetlicki został aresztowany. Został rozstrzelany w Palmirach w nocy 20 na 21 czerwca 1940 roku. Czemu? Ponieważ Świetlicki chciał stworzyć nazistowskie państwo polskie, ale gdy okazało się, że Polska upadła i nie zapowiada się na opór ze strony Polaków, który później był, ale Hitler tego się jeszcze nie spodziewał, to stwierdził, że nie potrzebuje polskiego państwa nazistowskiego i Polska zostanie włączona do Rzeszy, a Świetlickiego można skasować. I skasował.